Enigma, czyli największa zagadka naukowców z całej Europy i całego świata. Na pewno ta potężna machina kodująca mogłaby zmienić losy nas wszystkich, ale dzięki polskim matematykom żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. Zapraszam. No i wcześniejsze modele tej potężnej maszyny szyfrującej zostały stworzone w latach 20. minionego wieku. Na początku była to tylko maszynka przenośna do handlu cywilnego. Miała służyć do szyfrowania wszelakich wiadomości, listów. 9 lipca 1923 roku powstało Tiefe Maschinen Aktiengesellschaft, czyli maszyny szyfrujące spółka akcyjna. Pracował tam Arthur Scherbius oraz Richard Ritter, którzy wcześniej przedstawili swój projekt niemieckiej Kriegsmarine, jak i Ministerstwu Spraw Zagranicznych, ale nie uzyskali zainteresowania żadnej ze stron. W Tiefe Maschinen rozpoczęto produkcję i reklamowanie wirnikowej maszyny szyfrującej Enigma Model A, wystawiając ją na Kongresie Powszechnego Związku Pocztowego. Druga wersja, Model B, miała bardzo podobną konstrukcję. Walec odwracający, wymyślony przez kolegę Scherbiusa Willego Korna, został wprowadzony po raz pierwszy w maszynie Enigma C w 1926 roku. Element ten stał się kluczowym w konstrukcji maszyn Enigma. Wersja C była mniejsza i w odróżnieniu od poprzedników nadawała się do przenoszenia. Zrezygnowano w niej ze zintegrowanej maszyny do pisania, wprowadzając w zamian panel z literami podświetlanymi żarówkami. Dla odróżnienia od pierwszych odmian AIB, Enigmę C nazywano czasem świecącą enigmą. Enigma C była używana dość krótko, gdy już w 1927 roku zastąpiono ją maszyną Enigma D, która poza Niemcami była wykorzystywana również w Szwecji, Holandii, Anglii, Japonii, Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. Przez najbliższe kilka lat Enigma była stale modernizowana, aby stać się najpotężniejszą maszyną kodującą w historii. Otrzymywała oznaczenia takie jak Funkschlüssel C, Enigma I, Enigma G, Funkschlüssel M lub M3, używane przez Luftwaffe. Powstała również ośmiowirnikowa Enigma 2, ale sama maszyna była zbyt zawodna i podatna na częste zacięcia, więc nie znalazła większego zastosowania i została wkrótce wycofana. Powstała również Enigma T, tak zwana Tirpitz, która została wyprodukowana specjalnie dla Japonii. Enigma K lub Swiska była używana przez armię szwajcarską. Tak jak wszystkie maszyny szyfrujące oparte na rotorach, Enigma była podzielona na dwie części. Na część mechaniczną oraz część elektroniczną. Przykładowo przy kliknięciu litery A zamykał się obwód i prąd płynął przez wszystkie wirniki po kolei, ale tylko w tym miejscu, gdzie styki dotykały się. Następnie przepływał przez walec reflektorowy, tak zwany reflektor, wracał, zapalał lampkę, a wtedy operator mógł odczytać i napisać literę, która powinna znajdować się w szyfrze. Bezustanne obracanie się wirników powodowało zmienianie drogi sygnału i kodowanie wiadomości szyfrem polialfabetycznym. Łącznica kablowa umożliwia różnorodne okablowanie, które może być zmieniane przez operatora. Po raz pierwszy łącznicę kablową wprowadzono w 1930 roku. Przewody łącznicy kablowej pozwalały zmieniać niektóre pary liter miejscami, np. E za Q. Efektem była zamiana liter zarówno przed, jak i po przejściu sygnału przez wirniki kodujące. Przykładowo po naciśnięciu przez operatora klawisza E sygnał jest kierowany do Q, a następnie wprowadzany na wirnik. W tym samym czasie można zamienić do 13 par liter, czyli cały alfabet. Dodatkowym, bardzo przydatnym oprzyrządowaniem Enigmy M4 był ShrimpMax, mała drukarka, która mogła drukować cały zestaw 26 znaków na wąskiej papierowej taśmie. Zastosowanie tego urządzenia umożliwiło rezygnację z drugiego operatora, którego zadaniem było odczytywanie lampek i zapisywanie odkodowanej wiadomości. ShrimpMax był montowany na górnej pokrywie maszyny. W 1944 Luftwaffe wprowadziła dodatkowy przełącznik łącznicy kablowej nazywany UHR,
miał on postać małego pudełka z 40-pozycyjnym przełącznikiem obrotowym, zastępującym dotychczasowe wtyczki. Po podłączeniu urządzenia do Enigmy, zgodnie z aktualnym kluczem dziennym, operator mógł wybrać poprzez obrót gałki jedną z 40 pozycji, z której każda odpowiadała innej kombinacji okablowania. Ustalenie procedury kodowania było bardzo skomplikowane, a muszą ją znać i zespół nadawców, i zespół odbiorców. Pisano nawet specjalne księgi, w których były ustalone klucze, okablowanie i ustawienie wierników na każdy dzień roku. Książki takie były bardzo pilnie strzeżone oraz pisane specjalnym, czerwonym atramentem, który w niebezpieczeństwie przechwycenia przez przeciwnika mógł rozpuścić się w wodzie. Pierwsze próby złamania szyfru podejmowali Polacy, Francuzi i Anglicy już pod koniec lat 20. Głównym problemem w dekryptarzu było zastosowanie szyfrów polialfabetycznych, tak bardzo nietypowych jak na owe czasy. Dzięki nim każda litera tekstu jawnego była zamieniana na inną przez permutację alfabetyczną. Dzięki temu wszystkie cechy języka mogły zostać ukryte. Na ukryciu tych cech tak bardzo zależało Niemcom, ponieważ w tamtych czasach kryptolodzy rozpoznawali szyfr właśnie dzięki temu, że w pewnym języku często powtarzały się jakieś zbiory liter, jakieś samogłoski, jakieś spółgłoski czy inne cechy, które były przypisane tylko i wyłącznie temu językowi. Polski sztab musiał zadecydować o zatrudnieniu profesjonalnych matematyków. W styczniu 1929 roku na Uniwersytecie Poznańskim zorganizowano kurs kryptologii przeznaczony głównie dla studentów matematyki znających język niemiecki. Znaleźli się tam najlepsi matematycy – Henryk Zygalski, Marian Rejewski i Jerzy Różycki. Wszyscy trzej po rozpadzie poznańskiej filii biura szyfrów stworzonej jesienią 1930, dwa lata potem zaczęli pracować razem w Warszawie w biurze szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Mocarstwa zachodnie, które nie mogły poradzić sobie z szyfrem, przekazały dokumenty zdobyte przez francuskiego agenta Hansa Thilo Schmidta w ręce Polaków. W grudniu 1932 roku Rejewskiemu udało się rozwiązać szyfr Enigmy. Do określenia permutacji cykli wierników Enigmy wykorzystywał zaprojektowany przez siebie cyklometr i karty charakterystyk. Polacy wynaleźli niezwykle efektywną metodę rozszyfrowywania na zasadzie transpozycji alfabetu. W lutym 1933 zamówiono w wytwórni radiotechnicznej AVA tak zwaną LASIDE. W październiku tego samego roku Rejewski już opracował kolejną maszynę elektromechaniczną, tak zwaną bombę kryptologiczną. Składała się ona z 6 enigm. 2 miesiące później złożono jeszcze 6 takich maszyn. Były one napędzane silnikiem elektrycznym, który wprawiał w ruch całą maszynę. Całość mogła zastąpić pracę 100 ludzi i odkodować klucz dzienny w ciągu 15 minut. Bomby jednak nie służyły do rozszyfrowywania samych wiadomości, ale kluczy dziennych. Od tego momentu mogliśmy czytać wszystkie niemieckie korespondencje. Ponieważ na początku wojny Niemcy po raz kolejny zmienili sposób szyfrowania, powstała konieczność zbudowania jeszcze 54 bomb oraz opracowania 60 kompletów bardzo pracochłonnych w wykonaniu płacht Zygalskiego. Jeden taki komplet liczył aż 26 płacht. Inwestycja taka wykraczała poza możliwości finansowe polskiego wywiadu, dlatego postanowiono przekazać po jednym egzemplarzu zestawu dokumentów do Zachodu. Polacy jednak nie poddali się i dalej prowadzili pracę nad doskonaleniem metody dekryptażu i wciąż rozszyfrowywali korespondencję niemiecką. Niedługo potem w Bletchley Park pod kierunkiem Alana Turinga na podstawie naszych materiałów prowadzono badania.
Po wybuchu wojny pracownicy biura szyfrów ewakuowali się przez Rumunię do Francji i w ośrodku Bruno pod Paryżem nadal prowadzili prace kryptologiczne. 10 czerwca 1940 roku ze względu na bliskość frontu przeprowadzono ewakuację ośrodka Bruno, a 24 przewieziono kryptologów drogą lotniczą z Toulouse do Algieru. Po kapitulacji Francji na terenie administrowanym przez rząd Vichy odbudowano ośrodek kryptologiczny, któremu nadano nazwę Cadix. W Algierze pozostała filia tego ośrodka, którą kierował major Maksymilian Ciężki. Co kilka miesięcy kryptolodzy z obu ośrodków wymieniali się, podróżując drogą morską z Francji do Algieru. Podczas jednej z takich wypraw w katastrofie statku La Morissiere zginęło 3 polskich pracowników ośrodka Cadix, wśród nich Jerzy Różycki. Po wkroczeniu Niemców do południowej Francji 9 listopada 1942 zaistniała konieczność ewakuowania ośrodka Cadix z rejonu UZS. Rejewski i Zygalski 29 stycznia 1943 przedostali się przez granicę francusko-hiszpańską, ale w Hiszpanii prawie natychmiast zostali aresztowani przez tamtejszą policję. Najpierw osadzono ich w Seo de Urgel, następnie przeniesiono do więzienia w Lerida. Na szczęście, dzięki wstawiennictwu Polskiego Czerwonego Krzyża, obaj kryptolodzy zostali 4 maja uwolnieni i odesłani do Madrytu. Następnie przedostali się do Portugalii, skąd na pokładzie HMS Scottish popłynęli do Gibraltaru. Stamtąd samolotem Douglas DC-3 polecieli do Wielkiej Brytanii, gdzie dotarli 3 sierpnia 1943 roku. 16 sierpnia obaj rozpoczęli pracę w jednostce radiowej sztabu naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych w Stanmore Boxmoor. Pozostali członkowie przedwojennego biura szyfrów zginęli w obozach oraz przy nalotach aliantów. Informacje o rozszyfrowaniu Enigmy były przez Polaków utajnione aż do lat 70. minionego wieku. Dzięki temu mogliśmy przez ponad pół wieku czytać wszystkie niemieckie korespondencje. W całej historii zbudowano aż 100 tysięcy maszyn Enigma. Niektóre z nich ocalały aż do dziś. Znajdują się na przykład w Muzeum Techniki. Do tej pory powstało wiele maszyn inspirowanych Enigmą lub jej replik, na przykład japoński Green. Możesz mówić co chcesz, ale kiedy następnym razem powiesz coś na swoją ojczyznę lub zaczniesz narzekać po raz kolejny na nauczyciela matematyki, zastanów się, co stałoby się z dzisiejszym światem, gdyby nie to, że przez ponad pół wieku dzięki polskim matematykom mogliśmy czytać wszystkie korespondencje nazistów. Świat zginąłby? Może wszyscy mówilibyśmy teraz po niemiecku? Może wszyscy żylibyśmy w jednym państwie zwanym Niemcy? Możemy spekulować. To jest moje gdybanie, ale bez rozwiązania szyfru Enigmy nie byłoby dzisiejszego świata.